witajcie w następnej ale degustacji. Jak widzicie, mam tutaj 8 piw i wszystkie hiszpańskie. No, powiedzmy, że hiszpańskie. Niektóre nie są ważone w Hiszpanii. Tak jak na przykład to, Cruz Campo. San Miguel może nie być ważony w Hiszpanii. A tak, to w większości one są hiszpańskie. Czyli smak Hiszpanii dzisiaj. Zaczniemy, one są ustawione względem zawartości alkoholu. Czyli najsłabsze i najmocniejsze. Czyli zacznijmy od najsłabszego. Rosa Blanca, Majorka, ważony przez DAM. 3,4% alkoholu. Takie, wiecie, wakacyjne, letnie piwo. Lekkie, odświeżające i uzupełniające płyny. Ja tak powiem. Także pijcie, żebyście się nie odwodnili. Ja już sobie ponalewałem, ale piana zaczęła opadać. Zróbmy pianę. Okej, okay, mamy pianę. Bardzo ładnie wygląda. Kremowa, gęsta. Taka leciutko we krwi wchodząca. Piwo jest bardzo jasne, słomkowe, klarowne. Aromat jest słodowy. Nieco ziołowego chmielu, ale naprawdę niedużo. No ale okej, okay, wiemy, że pijemy piwo. Leciutkie. Trochę wodniste na końcu. Ale wiecie co? Nie jest takie złe. Na 3,4 całkiem. Tak. Jest odrobina słodowości. Odrobina chmielowości też jest w smaku. Niedużo. Goryczki to tam prawie nie ma. Wiecie co? Bardzo dobre piwo na plażę. Na hiszpańskie słońce. To jest coś. Naprawdę chce się wam pić? Proszę bardzo. 3,4 możecie tego wypić dużo. I o to chodzi. Uzupełnijcie płyny. Teraz Cruz Campo. 4,4% alkoholu. No jeden skopuł z tym piwem jest taki, że nie jest ważony w Hiszpanii. To jest produkt angielski. Niestety. Chciałbym spróbować oryginału i porozmawiać z angielskim. Byłoby fajne. Ale te wszystkie piwa można kupić w angielskim supermarkecie. Ja chyba 5 czy 6 kupiłem w jednym. Także duży wybór. Na przykład byłem dzisiaj w Morrisonie. Cała półka same hiszpańskie piwa. Także spokojnie, można zrobić deala. Ile tam było? 4 za 3 funty? Nie, 4 za 3. Czyli bierzecie 4, a płacicie za 3. Tak? Okej. Okay. Możecie, spoko. Także możecie zrobić taki mini przegląd sami. Może tak powiem. Dobrze, wróćmy do piwa, bo znowu mi piana opadła. Kolor też taki słomkowy, klarowny. Piana drobno pęcherzykowa, ale jak widzicie, szybko opada. Leciutki słodowy aromat i tyle. Jest lekka słodowość, ale wiecie co? Dosyć silne takie, taka woda mineralna na końcu. No niezbyt. Wodniste, słabe. No nie bardzo. Dobra, teraz charakterystyczne hiszpańskie piwo. Estrella Damm z Barcelony.
4,6% alkoholu. Idziemy w stronę wyższych zawartości. Piana ok. Kolor mniej więcej podobny. Też taki słomkowy. Wiecie co? Bardzo mało aromatu. Nawet słodowego. No, drobinka jest, ale niedużo jakoś. Już więcej było w tym Kruskampo. Okej, spróbujmy. Trochę lepsze ciało. Troszkę więcej przyjemnej słodowości. Ale też taka woda mineralna na końcu. Może nieco metalicznej gorzyczki, ale takiej minimalnej. No dobre, ale na upały. Dobra, teraz Estrella Galicia to nie jest ta sama firma. To jest też Estrella, ale inna. Taka inna zieleń butelki. 4,7% alkoholu. Też jasne, klarowne. Ale jak widzicie, piana jest beznadziejna. Już opadła. Także ja zawsze trochę mówię tak, że im lepsza piana, tym lepsze piwo. No nie mają się czym pochwalić. Trochę słodowości. No i tyle. Trochę lepsze ciało. Ale znowu, woda mineralna na końcu. O, nie. Zostaje byle jaki posmak. No nie bardzo. Victoria Malaga. Ok. To ma 4,8%. Ładny kolorek. Ale też taki jasny. Fajna piana. Bardzo fajna. Dużo pęcherzykowa. Jest alright. Ładna słodowość i tyci maluci taki niewielki aromat chmielowy, ziołowy. Ok. Delikatne. Taka delikatna. Delikatne nasycenie. Także dosyć ciekawe. Delikatne. No ja wiem. Dobrze schłodzone. W upał. Będzie dobre. San Miguel Especial. 5% alkoholu, od razu więcej. Zróbmy pianę. Okej. No cóż. Też słomkowe. Klarowne. Także one wszystkie tutaj wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Ładna piana, drobnopęcherzykowa. Przyjemna słodowość i fajny, chmielowy aromat ziołowy. Tak, jest przyjemnie. Fajne ciało, słodowość, trochę chmielu w smaku,
No i jest nieco goryczki. Ale też jest nieco tej wody mineralnej na końcu. Lekka metaliczność. No ale wiecie co? Całkiem jest przyjemnie. Fajne ciało. Całkiem zbalansowane. Dobre. Machał. Okej. Okay. To już jest 5,1. Duża różnica. Okej. Okay. Wygląda bardzo, bardzo podobnie. Ładna piana. No tu już nie ma takich mylowości. Jest tylko słodowość. No, może gdzieś w oddali jakieś takie ziołowe akcenty, ale tylko tyle. Wyższe nasycenie, zdecydowanie. Troszkę gruzie w język. Fajna piana w ustach. Słodowość. No i nie ma wody mineralnej na końcu. Nie ma też goryczki, ale jest ok. W miarę podobne do San Miguel. San Miguel jest bardziej chmielowy, ale odczucie jest podobne. No i teraz mamy końcówka. Alhambra Reserva 1925. To już jest 6,4% alkoholu i co mi się podoba, to że nie ma etykiety, wszystko jest wytłoczone na butelce. To prawda, butelka jest zielona. Ale taki głębszy, złoty kolor prawie. Bardzo drobno, ponieważ chyba piana, przyjemna. Ziołowa chmielowość. Troszkę słodu. Jest przyjemny. Pełne, słodowe. Z odrobiną goryczki. Nasycenie jest takie średnie, ale naprawdę bardzo drobniutkie są bąbelki. Bąbelki i robi fajną pianę w ustach. Relaksujące, przyjemne. No może nie ma za dużo goryczki, ale jest. Nie no, fajne, fajne. Także mamy tutaj przegląd hiszpańskich smaków. Mniej więcej trzymają się tego samego reżimu. Są bardzo podobne w smaku. Które bym wybrał? Wybrałbym to 3,4%, bo wydaje mi się, że na wakacjach w takim gorącu trzeba uzupełniać płynie i to piwo dobrze spełnia tę rolę. Oczywiście najmniej słodowe, lekkie i niedużo alkoholu. Także pijcie dużo, na pewno w słońcu wypocicie wszystko. Bardzo fajnie, podoba mi się. To mi się podoba. Później to, tak jak powiedziałem, to jest uważone w Anglii. Jak znajdziecie oryginał, może być inny. Także tu jest taki znak zapytania. Ogólnie jest to słabe piwo. Później mamy te dwa, które są najbardziej rozpoznawalne, jako hiszpańskie. No, takie sobie.
wolę San Miguela, no ale to jest mój wybór. To jest podobne do San Miguela, tylko że mniej chmielone. No i powiedzmy na wieczór można by sobie wybrać taką Alhambrę. Można się wychillować, że tak powiem. Zrelaksować. Ono jest mocniejsze troszeczkę, także jak wypijecie taką butelkę, to wesoło wam się zrobi. I dobrze. I taki powinien być wieczór. Napiszcie w komentarzu, które dla was piwo jest z tych hiszpańskich najlepsze, które wy uważacie za najbardziej odpowiadające wam. No bo każdy ma inny smak. Także liczę na was. Piszcie komentarze. Mam nadzieję, że takie porównanie wam się podobało. Także dajcie lajka, subskrybujcie, szerujcie, prześlijcie swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie!